Zapraszam Państwa na relację z targów sportowych w Kielcach. Tu na stoiskach widzimy produkty, które już za kilka miesięcy będą miały wzięcie w sklepach sportowych w całym kraju. Przeważają to oczywiście produkty pochodzenia chińskiego i przeważnie z tworzyw sztucznych, przetwarzane m.in. z plastikowych butelek, bo na takie produkty, na takie technologie patenty mają właśnie firmy chińskie. No trudno, gdyby produkować to tylko z bawełny i z surowców innego pochodzenia niż plastikowe, te towary, te kurtki, te plecaki i buty byłyby kilka razy droższe, a wtedy nikt ich by nie kupił. Powiedzieć, jak powinien wyglądać dziś nowoczesny strój sportowy? Proszę pana, właściwie w tej chwili strój sportowy jest jakby nieodzowną częścią codziennego życia. Granice między sportem a codziennością się zatarły jakieś 15 lat temu. Jest to związane z bardzo uniwersalną funkcjonalnością tego sprzętu, który pozwala nam być użytkowany jakby na okrągło. W codziennym życiu, w wynoszeniu śmieci, w spacerach z psem i przy aktywności wakacyjno-urlopowej. No tu na targach Kielce Sport Lato widzimy sprzęt sportowy właśnie do wakacyjnych wypadów. Jakie on powinien mieć cechy? Ja myślę tak, że w Polsce, szczególnie patrząc na zasobność portfela użytkowników, powinni się kierować raczej jego wszechstronnością. Wiadomo, że można kupić sobie 10 kurtek, ale równie dobrze jedna czy dwie kurtki obsłużą funkcje całoroczne, tak? Więc... Tym bardziej, że są nie tanie. No te rzeczy nie mogą być tanie, dlatego że no, są tu bardzo zaawansowane technologie, to znaczy najpierw robi to wojsko, potem robi to medycyna, po czym to trafia właśnie do sportu, mówię o nowoczesnych technologiach. No ale wychodzi na to samo, bo koszt trzech kurtek, a nie trzeba trzech kurtek kupować, tylko wystarczy jedna, tak? To prawda, natomiast ja uważam, że w zakupach trzeba się kierować przede wszystkim rozsądkiem. Dużo ludzi ulega tak zwanej presji reklamodawców lub promocyjnej i kupuje na wyrost rzeczy, których normalny zjadacz chleba. Trzeba pamiętać o tym, że 20 lat temu mieliśmy, czy 30 lat temu mieliśmy bawełniane kangurki, swetry z owczej wełny i koszule flanelowe i żyliśmy i nie było z tym problemów, więc zapewne bez tych wszystkich wynalazków też sobie poradzimy. No a konkretne rozwiązania? Co wchodzi na rynek? Co jest dziś trendy? Co jest dziś nowoczesne w tej odzieży? Znaczy przede wszystkim nowością w tej chwili jest zastosowanie włókien najnowszych technologii. Są to włókna nylonowe, poliestrowe oraz, to jest nowinka od kilku lat, powrót do natury, czyli wszystko, co się nazywa wełna, wszystko, co się nazywa włókno bawełniane, modyfikowane, opracowane w ten czy w inny sposób, z różnymi wykończeniami. Natomiast faktem jest, że te trendy jakby są okresowe, to znaczy co 7 lat się zmienia tych 7 tłustych krów na 7 chudych krów. W tej chwili najważniejszą na naszym stoisku linią jest odzież norweskiej firmy, która produkuje od 164 lat odzież wyłącznie wełnianą z wełny merinosowej. Jest to gatunek owcy kiedyś występujących na Szetlandach, w tej chwili tylko w Nowej Zelandii. No i tu właściwości są fenomenalne. A teraz skupmy się przez chwilę na butach sportowych. No właśnie, co powinien mieć taki nowoczesny but sportowy? Przede wszystkim powinien być bardzo lekki. Teraz bardzo dużą uwagę zwraca się na wagę buta. Ile powinien ważyć taki but? Ten but waży 475 gramów. Jest to bardzo niewiele, tym bardziej, że wiadomo, outdoor jest tutaj, już wchodzą tutaj bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, nierówny teren, w związku z tym lekki but na pewno zwiększa komfort użytkowania, no i na pewno daje nam przede wszystkim duże bezpieczeństwo. W związku z tym, że ten but jest również lekki, można nawet po górach biegać. Również teraz w tych czasach bardzo popularne jest bieganie outdoorowe po górach. No tak, tu mówimy o komforcie poruszania się, tak, ale też chodzi o fizjologię stopy. Dokładnie, oczywiście jak najbardziej but są do tego jak najbardziej przystosowane, ponieważ prowadzone są wieloletnie badania właśnie na temat fizjologii i budowy stopy po to, aby właśnie umożliwić jak najlepsze korzystanie z naszego obuwia,
poprzez właśnie uprawianie sportu outdoorowego. Ten but jest tego przykładem, ponieważ on sam w sobie zawiera bardzo dużo technologii, które pozwalają na to, aby po prostu ten sport uprawiać jak najbardziej efektywnie. Opowiedzmy o paru z tych technologii, które decydują o jakości, o nowoczesności tego butu. Okej, no to na początek na pewno ta właśnie waga, czyli waży on tylko jedyne 475 gramów, to jest bardzo ważne. Po drugie przyczepność. Wiadomo, na nierównym terenie wypustki, czyli u nas w firmie Adidas technologia Traction, system wypustek, który pozwala nam na lepszy kontakt z podłożem, kontakt z nierównościami różnego rodzaju. W związku z tym na pewno mamy duże większe bezpieczeństwo. Kolejną bardzo ważną, chyba tak naprawdę najważniejszą technologią u nas, w naszej firmie, jest to technologia ForMotion. Tłumaczysz na język polski, jest to właśnie technologia stworzona dla ruchu stopy. Jest to technologia umiejscowiona w tylnej części pięty, która pozwala na płynne właśnie przenoszenie ciężaru ciała w celu postawienia kolejnego kroku. Ta tylna część pięty rezonuje, ona jakby odbija piętę do góry. Może nie odbija, natomiast na pewno upłynnia ruch. Jest to system niezależny podeszwy, który odgina się podczas kontaktu pięty z podłożem. Wiadomo, że nasz ruch stopy zaczynamy od pięty, w związku z tym od pięty właśnie wtedy stopa może stabilizować się właśnie na tym nierównym terenie. Dzięki temu ta technologia właśnie to nam daje i pozwala na płynny ruch w późniejszej fazie ruchu stopy, podczas chodzenia czy nawet biegania na nierównym terenie. Nie ma sportu poza domem, outdoor, na zewnątrz, bez plecaków. I tu mamy spory zbiór tychże. No i pytam, cóż takiego one mają w sobie, że są nowoczesne, że chcą je dziś współcześni outdoorowcy kupować? Tą kolekcję tutaj, którą prezentujemy na targach Kielce zima 2011-2012, to jest kolekcja przede wszystkim skierowana do ludzi uprawiających czynną turystykę, ale ta oferta, która tutaj jest w tej chwili, to jest skierowana do osób jeżdżących freeridy, skitury, narciarstwo zjazdowe, snowboard. I na przykład ten model, który tutaj prezentujemy, to jest model plecaka, który ma wbudowany protektor w plecaku. Czyli z jednej strony jest to funkcja plecaka, gdzie możemy schować sondę lawinową, łopatę lawinową, a z drugiej strony mamy w system nośny wbudowany protektor, który chroni kręgosłup. Są to plecaki dostosowane do odpowiedniego wzrostu użytkownika. Dla osób wyższych jest ten model, dla osób niższych jest ten model. Posiadają one protektor, który jest, to jest system pianki, który jest opatentowany przez firmę Deuter. Ten system pianki jest bardzo elastyczny w trakcie jazdy, czyli on współpracuje z plecami użytkownika, czyli jeżeli się zginamy, to on się zgina, jeżeli osoba jest wyprostowana, on jest prosty. Natomiast na po co to? Jaki to daje efekt dla nas, sportowców? Przede wszystkim komfort, natomiast w momencie upadku na plecy, na kręgosłup, odchylenia do tyłu, powietrze, które jest zawarte w tej gumie, w tym protektorze, powoduje twardnienie tego protektora. On na ułamki sekund twardnieje, wtedy chroni w 100% kręgosłup. Te wszystkie kosmiczne technologie z wykorzystaniem syntetycznych włókien nie zastąpią i nie są wcale lepsze niż stara, poczciwa bawełna. To znaczy, pan tak powiedział. Ja uważam natomiast tak, jako użytkownik tej bielizny na co dzień, od kilku lat dystrybuujemy tą wełnę z dużym sukcesem w Polsce i przyznam się szczerze, nie używam niczego innego jak skarpetek z tej wełny i bielizny z tej wełny, bo po prostu no, komfort jest tak istotny w życiu codziennym dla mnie, taka różnica, że już nie używam syntetyki. O co tu chodzi? Proszę pana, przede wszystkim chodzi o to, że to jest włókno naturalne z dużą pojemnością wodną. To znaczy struktura włókna potrafi wciągnąć do 30% swojej masy wody, czyli jeżeli koszulka waży 200-300 gram, 300 powiedzmy, będzie się to łatwo liczyło, 100 gram wody wchodzi w koszulkę z zachowaniem suchości. Bielizna syntetyczna ma 1% wchłanialności, czyli mniej niż 1 gram. Czyli pan rozumie, różnica między 100 gramami a 1 gramem jest kolosalna w tej samym t-shircie. Takim samym. Skóra lepiej oddycha, można obciążenia fizyczne podejmować? Skóra oddycha zawsze tak samo, natomiast tutaj jest pewne nieporozumienie, ponieważ przez wiele lat promocja syntetycznej bielizny polegała na wmawianiu, że jest to wentylacja, odprowadzanie wody ze skóry, co jest prawdą. Natomiast w momencie, kiedy my idziemy pod górę i skóra oddycha intensywnie, następuje naturalna kumulacja wilgoci w środku. Zjawisko podobne do zjawisk występujących w samochodzie, kiedy się szyby roszą, tak? W związku z tym układ jest taki, że pan
oddycha, czy pan leży, czy pan siedzi, czy pan śpi. Natomiast ponieważ bielizna, czyli warstwa pierwsza, syntetyczny polar i krótka zewnętrzna nie ma absorpcji wody, a nie jest w stanie tego odprowadzić na zewnątrz, w czasie wysiłku, to wilgoć się kumuluje. No, wojsko ma kurtki gore-teksowe, taternicy mają kurtki gore-teksowe, ale używają tego typu odzieży, kiedy muszą, a nie na co dzień. Proszę powiedzieć, jaki jest polski rynek, jak pani go ocenia i jakie są perspektywy rozwojowe, a także pani obserwacje z ostatnich lat dotyczące właśnie polskiego rynku. Polski rynek jest bardzo zróżnicowany, jest nastawiony na istniejące i znane do tej pory marki, ale młodzież otwiera się na już na inne, które są nieznane, ale próbuje i tutaj upatrujemy swojego miejsca na rynku polskim. Jaki jest polski klient? Czego on oczekuje? Jaki jest ten polski klient, który najwięcej zamawia tego typu produktów? Dobry produkt w dobrej cenie. To jest naprawdę coś, co jest absolutnie kredem na tym rynku i my staramy się właśnie sprostać tym oczekiwaniom. Dlatego sprzedajemy swój towar bez pośredników. Stworzyliśmy zespół polski, który wspiera rynek polski, czyli nasza cena jest ceną producenta bezpośrednio do klienta. Nasi klienci, czyli polscy klienci, coraz to więcej zmieniają świadomość, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, komfort, wygoda i świadomość się zmienia, że nie wolno jeździć w tanich, zwykłych, pakistańskich rękawicach za przeproszeniem, tylko trzeba używać, można to bez problemu porównać do jazdy samochodem. Kiedyś jeździło się maluchami, teraz coraz więcej jest Volkswagenów i Mercedesów u nas w kraju, również jest właśnie tak z naszymi produktami. Rynek odzieży sportowej rośnie w bardzo szybkim tempie. A to nie tylko dlatego, że ludzie zmieniają styl życia, że zaczynają uprawiać sporty, ale także dlatego, że jest to nowa moda, że dziś modnie być ubranym sportowo i że kolorystyka, design, pomysły producentów tej odzieży są zbieżne i podobne do pomysłów projektantów i dyktatorów mody z paryskich wybiegów.